Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie dla koziorożców na październik 2023 roku. Talia to Tarot Mistycznych Chwil i Talia Anielska Życie z Aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie dla Was na ten miesiąc. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Kochani, zajrzyjcie sobie do opisu filmu, znajdziecie tam e-mail do mnie, znajdziecie link do strony internetowej, również wiele innych linków do playlist z moimi czytaniami i jeszcze inne informacje. Zapraszam, kochani. No dobra. Koziorożce, moje kochane koziołki. Jakie energie, jakie potencjały dla Was na październik 2023 roku? Koziorożce, październik 2023 roku. Główna energia, dwójka kielichów. W przeszłości mamy diabła. W przyszłości króla denarów, co będzie Wam pomagać? Cesarz, co może Wam przeszkadzać? Sąd ostateczny, rezultat albo rada, piątka kielichów. Ciekawe. No dobra. Teraz tak, i rycerz denarów z przełożenia. No i teraz zobaczmy jeszcze, jakie jest przesłanie dla Was od aniołów, jaka wskazówka, jaki dar od aniołów na październik dla koziorożców. Co aniołowie tutaj macie dla koziorożców? Wsparcie. Energia wsparcia. I powiem, kochani, że tutaj tym wsparciem może być dla Was właśnie ta dwójka kielichów, która się pokazuje jako główna energia. No bo znacie dobrze tę kartę, jest to karta miłości, karta spotkań, randek, motyli w brzuchu i tak dalej, prawda? Ale jest to też energia umiejętności dogadywania się z drugą osobą. To jest właśnie odbieranie na tak zwanej tej samej fali, więc też dla niektórych właśnie takim wsparciem może być jakaś osoba, jak najbardziej, ktoś, z kim będzie można się właśnie pięknie dogadać. Ale oczywiście też tu takie bratnie dusze dla koziorożców w tym miesiącu mogą się pojawić. To też z drugiej strony może to być taka prawdziwa namiętność, takie pokrewieństwo dusz, prawda? I też, oczywiście, jak mówiłam, to też może być współpraca, wsparcie. Ta karta bardzo często też wiedzie do takiego później już trwałego związku. Namiętności tu w przeszłości jest karta diabła, więc tę kartę można tutaj dwojako odczytywać, bo z jednej strony można powiedzieć, że już jakaś namiętność do kogoś, prawda, w poprzednich miesiącach mogła być, ale też może tak być, że Wy do tej pory byłyście, drogie koziorożce, w jakimś związku, w czymś, co w pewnym sensie mogłyście odczuwać jako jakąś zależność, jako jakąś toksyczność. Więc też pod tym względem tu może pojawiać się ktoś, kto daje takie wybawienie, nowy związek albo nowa przyjaźń, bo to też może być przyjaźń, prawda? Może być jakaś bratnia dusza, która może pomóc wyjść z jakiejś trudnej sytuacji. Więc też dla niektórych poprzez miłość, dla niektórych poprzez przyjaźń może właśnie być okazane takie wsparcie, o którym tutaj mowa. I mam takie poczucie, że u Was troszeczkę energię przyspieszą, bo do tej pory był rycerz denarów, który właśnie sobie tak pomalutku podąża, ale ta dwójka tutaj może dać takie poczucie właśnie takiego uspokojenia i tutaj też na poziomie tej energii, na tej energii, poziomie energii serca też wiele rzeczy może
Może być takie poczucie też, że sprawy nabierają tempa, nabierają rumieńców. W karcie przyszłości jest król denarów. No to jest wasz król, prawda? To jest król koziorożec między innymi. Oczywiście karta diabła też jest kartą koziorożca, prawda? Ale ja tutaj tej karty nie czuję jako was. Ja tutaj czuję tę kartę jako zależność jakąś wcześniejszą. Taki był mój pierwszy odbiór. Ja się zazwyczaj tego pierwszego odbioru trzymam. Tu król denarów pokazuje się jako energia stabilności, jako właśnie uświadomienie sobie, że mam wszystko to, czego potrzebuję. Dla niektórych osób ta dwójka kielichów też może mówić o podpisaniu jakiejś umowy, dzięki której będzie taka stabilność. Może ktoś dogada się z kimś o pracę na przykład, też jak najbardziej przy dwójce kielichów. To niekoniecznie musi być miłość w sensie romantycznym, prawda? Kwestia tutaj dogadania się. Więc wtedy ten król denarów może być po prostu tak zwanym szefem, może być kimś, z kim mamy dobre relacje. Ale gdyby nie chodziło o to, gdyby chodziło tutaj właśnie o uczucia, to król denarów to jest ktoś, kto, przy kim czujemy się bezpiecznie. Lub w ogóle właśnie nasze życie nagle okazuje się, że jest takie, jakie zawsze chcieliśmy, żeby było. Że mamy wszystkiego pod dostatkiem, niczego nam nie brakuje. Król denarów też no, na pewno jest taką kartą, gdzie to poczucie bezpieczeństwa jest, daje taki komfort, taki prawdziwy komfort. No i też wiadomo, skoro król, no to osiągnięte cele, sukcesy, rozwój. Ja myślę, że tutaj może być rozwój przez dogadanie się z kimś. Też może być, przy tej karcie zawsze mówię o miłości do siebie, bo one są tak podobne do siebie, te dziewczyny, że też bardzo tutaj ważną rzeczą jest dla was, żeby wychodząc z jakiejś zależności, wchodzić w taką czystą energię miłości do siebie. To też jest tutaj bardzo ważne na szerszym tle tego wszystkiego. Oczywiście tu też patrząc z miłością do siebie, można wchodzić w relacje, można podpisywać umowy, można cieszyć się życiem. Więc tutaj też to jest taka bardzo ważna rzecz. No i król denarów, dając to poczucie bezpieczeństwa, otwierając was na te sukcesy, na szczęście, na wszystko to, czego potrzebujecie, też właśnie, tak jak mówiłam, daje szansę na osiągnięcie celów. Więc to, co będzie w tym miesiącu przez was rozpoczynane, dogadywane i tak dalej, to też właśnie będzie przynosiło bardzo dobre skutki. Co wam będzie pomagać? No kochani, tutaj się trzeba cenić. Cęcie się. Karta cesarza to jest karta no, bycia panem swojego życia, prawda? To jest władza. W pewnym sensie mówi się, że król denarów to jest taki mały cesarz, tak jak królowa denarów, mała cesarzowa. Więc tutaj jest bardzo taka konkretna, taki konkretny kierunek określony, żeby patrzeć, myśleć analitycznie, strategicznie, podejmować działania, iść właśnie w stronę sukcesów, w stronę od łapania szans takich właśnie bardzo, bardzo korzystnych. Też podejmowania decyzji, też cesarz podejmuje decyzje jak najbardziej, ale też on robi też po to wszystko, żeby jego otoczenie też na tym korzystało, żeby było dobrze, prawda? Więc też to tutaj nie chodzi o to, żeby działać egoistycznie, ale też tak jak prawdziwy właśnie król czy władca, czy cesarz właśnie, po to, żeby tam, gdzie on jest, żeby innym się żyło szczęśliwie, więc też to może być ważna rzecz. Druga historia to karta cesarza jest kartą barana, więc tutaj ktoś pod znaku barana dla niektórych z was może w tym miesiącu być bardzo pomocny. Może właśnie pokazać tutaj, podać taką, można powiedzieć, pomocną dłoń.
Jak najbardziej. Dla niektórych też to może w tym kierunku tutaj iść, prawda? Więc niekoniecznie tylko pogoń jakaś za ambicjami, ale też właśnie jakaś osoba tutaj może dzięki swoim wpływom, dzięki swojej władzy, może pomóc po prostu wam w jakiejś konkretnej sprawie. Więc dla niektórych też w tym kierunku to może iść. No i teraz tak, mamy kartę sądu ostatecznego na pozycji, która tutaj mówi, na co uważać, czego nie robić. No i tutaj sąd ostateczny w negatywie to przede wszystkim wątpienie w siebie. To jest udawanie kogoś, kim się nie jest, ukrywanie się za maskami, prawda? Też to jest takie, jakby tutaj powiedzieć, takie odsuwanie się od innych, nieumiejętność korzystania, takie zamykanie oczu na różne rzeczy, udawanie, że czegoś nie ma, odwracanie się do przeszłości, też takie czepianie się spraw, które gdzieś w jakimś stopniu kiedyś na przykład się nie udały i ciągle jeszcze takie rozpamiętywanie tego. Tego nie róbcie, a przede wszystkim nie wątpcie w siebie. To nie jest ten moment. Tu trzeba właśnie cenić siebie, trzeba zobaczyć, że jeśli na przykład kiedyś coś nie wyszło, albo ktoś wygrał kiedyś, no to trzeba to uznać za fakt i iść dalej. Nie odwracać się do przeszłości, już tego nie próbować tego, jak to mówi, zawracać kijem Wisły. Zwłaszcza, że w karcie tutaj rady jest piątka kielichów, a w piątka kielichów to jest właśnie zawracanie kijem Wisły, to jest próba zawracania kijem Wisły, więc ja myślę, żebyście tego po prostu nie robili, nie odwracali się do przeszłości. Tu trzeba właśnie i z miłością do siebie, i jeśli pojawi się właśnie jakaś nowa energia, nowy związek, to już iść w to, przeszłość zostawić już taką, jaka ona jest. Po prostu wybaczyć, jeśli trzeba, bo też tutaj się jest podejście z serca, ale już nie próbować niczego zmieniać, nie próbować, ja to mówię, dłubać w przeszłości, nie róbcie tego, bo do niczego to nie będzie prowadzić i nic dobrego nie przyniesie, a możecie nie zauważyć w porę nowych możliwości, które w tym miesiącu ewidentnie się pojawią, bo dwójka kielichów takie możliwości przyniesie, każda dwójka. No może oprócz, chociaż dwójka mieczy też w pewnym sensie przynosi możliwości wyboru przynajmniej, nie? Ale każda dwójka jest jakąś nową opcją, prawda? Więc tu też w tym miesiącu dla jednych może to być nowy związek, dla innych właśnie dogadanie się z kimś w sprawie jakiejś życiowej, jakiejś innej, zawodowej, czy w sprawie kariery. Ale przede wszystkim pamiętajcie właśnie, żeby podchodzić do życia z miłością do siebie, z miłością do innych. Jeżeli komuś trzeba wybaczyć, to wybaczcie, zostawcie przeszłość za sobą i dążcie do tego, by samemu stać się silnym, żeby łapać poczucie bezpieczeństwa. Jeśli potrzeba będzie wsparcia innych osób, to też przyjmujcie to wsparcie. To też jest tutaj bardzo, bardzo ważne. No i teraz momencik, przeczytam znaczenie karty. Wsparcie, która ma przepiękne znaczenie. Anioły proszą nas, abyśmy stali się świadomi, że otaczają nas widzialne i niewidzialne istoty, pomagające utrzymać życie całego świata. Pamiętajmy, że kiedy pomagamy, również otrzymujemy pomoc. Jak nigdy przedtem na Ziemi jesteśmy proszeni przez nasze wyższe ja, abyśmy wspierali się nawzajem w naszej życiowej podróży. Jeśli ktoś upadnie, pomóżmy mu na nowo powstać, poświęcając mu swoją uwagę z czystą, nieosądzającą, nieoceniającą miłością. Przez tę kartę anioły wsparcia manifestują swoją obecność w naszym życiu. Pragną, abyśmy wiedzieli o ich pomocy, której będą nam teraz z radością udzielały. Otwórzmy nasze życie, przyjmując pomoc i udzielajmy jej innym, nawet najpotężniejsze anioły są wspomagane przez miłość Boga. Afirmacja. Nigdy nie jesteśmy sami. Jestem, który jestem, którymi jesteśmy. Czyli jesteśmy jednym. I to wsparcie tutaj nawzajem trzeba sobie udzielać. Może zacząć się od tego,
że to właśnie ty komuś udzielisz wsparcia, że komuś pomożesz, że zobaczysz w kimś jakąś bratnią duszę. A to może karmicznie zmienić, zrobić taki shift, gdzie całe życie w tym momencie zacznie właśnie pomagać tobie i anioły w postaci różnych osób, czyli osób wspierających na twoim życiu, w twoim życiu się mogą pojawić. Ważne tutaj, bardzo myślę, że ważne jest to, żebyście, kochane koziorożce, nie wątpiły w siebie, nie wątpiły w swoją prawdę. Żeby też ważną rzeczą jest, żeby nie przedkładać przeszłości nad przyszłość, czy nad przyszłość, nad teraźniejszość, o tak bym bardziej to nazwała. Bo i też bym tutaj zwróciła uwagę na to, żeby nie zamykać oczu na różnego rodzaju machinacje, kombinacje, które były w przeszłości waszym udziałem z powodu innych osób lub jeśli to wy nakładaliście jakieś maski i działaliście w jakiś negatywny sposób w stosunku do innych. Tu myślę, że właśnie trzeba w tym miesiącu stanąć w prawdzie, żeby właśnie z tym otwartym sercem zadziałać i tak jakby wyczyścić tę swoją karmę. Wtedy wszystko to, czego potrzebujecie, dostatek, bo też to król denarów to jest właśnie, to są pieniądze, to jest dostatek, to jest wsparcie, to jest zdrowie. Tutaj wszystkie takie bardzo ważne rzeczy, one do was po prostu przychodzą. I też, tak jak tutaj mówiłam jako radę, bo na pewno nie jest to rezultat z tego względu, że król denarów mówi o dobrobycie, a piątka kielichów mówi o stracie, więc tutaj zupełnie tego nie widzę jako rezultat, tylko właśnie jako radę, żeby nie zawracać kijem Wisły, żeby nie oglądać się w przeszłość, żeby się nie identyfikować ze swoimi wcześniejszymi jakimiś niepowodzeniami i tak dalej, tylko już działać tu z poziomu serca, już być otwartym na to, żeby i kochać siebie, i widzieć innych jako inne wersje siebie, które każdy potrzebuje miłości, każdy potrzebuje szczęścia. Patrząc na to z tej perspektywy zupełnie inaczej, możemy dostrzec, ale też i doceniać życie w ogóle, w całości, takie jakie jest. Miłość zawsze wzbogaca i też dzięki temu mogą właśnie pojawiać się takie związki, takie relacje, takie związki, tak jak tutaj te dwa tulipany pięknie są ze sobą splecione, prawda? I mogą się pojawiać bardzo ważne relacje. Myślę, że w tym miesiącu możecie też otworzyć takie relacje, które mogą być na wiele, wiele lat. Takie właśnie, czy miłosne, czy przyjacielskie, czy współpraca zawodowa różnego rodzaju na wiele, wiele lat. Bo takie więzi łączą się wtedy, gdy jest prawda w sercu. Wtedy to pociąga za sobą i solidność, o której mówi król denarów, prawda? I też chęć niesienia pomocy. Tutaj, jeśli chodzi o cesarza, ale też właśnie różnego rodzaju możnych władczych, znaczy no, osób, które mają władzę, by pomóc zadziałać w twoim życiu, żeby po prostu żyło ci się lepiej, żeby już nie było tego typu negatywnych skutków. Ja sobie tutaj jeszcze jedną kartę dołożę do was, koziorożce. No bo wy się boicie czegoś. Tutaj właśnie tak się zastanawiam, dlaczego ta piątka kielichów się pojawia. To jest jakiś lęk, to jest jakieś martwienie się związane z przeszłością. Może martwienie się, co ktoś zrobi, gdy wy zrobicie, tutaj ruszycie do przodu. Lub martwienie się o to, czy wam się poszczęści, czy uda wam się zamknąć za sobą jakieś trudne rzeczy, lub czy nie będzie gorzej. Kochani, powiem wam tak, nie będzie gorzej. Sami wiecie, że słowo, już nieraz to mówiłam, że słowo martwić się ma w sobie coś martwego, to jest martwota. Więc nie wprowadzajcie do swojego życia zamartwiania się.
A zamartwianie pojawia się wtedy, gdy próbujecie wciągać się w stare historie, w stare trudne jakieś historie, sytuacje z przeszłości, które gdzieś, w którym byłyście może skrzywdzone, może coś straciłyście. Nie wracajcie już do tego. Postarajcie się, jak wam będzie przychodziło na myśl jakaś sytuacja, to jeśli to jest związane z jakąś osobą, wyślijcie tam miłość i światło i zapomnijcie. I wracajcie do swojego serca. Mówię tutaj w sensie taki, bo tam jest największa siła. A w zamartwianiu jest tylko cofanie się i ta martwota, więc nie idźcie w tę stronę. Jeszcze dorzucę jedną kartę. Król mieczy. I to jest takie, tutaj mamy kolejnego króla, więc to jest, ja bym powiedziała tak, że macie szansę bardzo jasno zobaczyć różne sprawy w waszym życiu w tym miesiącu i tu z jednej strony otwierając serce, wejść na nowy tor dobrego, bogatego i takiego szczęśliwego życia, a z drugiej strony być może ktoś przestanie dla was już grać jakieś takie taką rolę emocjonalnie ważną. Ktoś może tutaj może coś odejść do przeszłości, może tutaj być jakiś tak zwany ex, ale król mieczy to też jest szansa na zobaczenie całej sytuacji, swojego życia, zobaczenie z takiej zupełnie innej perspektywy. Ja bym tutaj tę perspektywę nazwała taką czystą, klarowną, że człowiek już wie, jak jest. A jak człowiek już wie, jak jest, jak to dostrzeże, tak jak ta jaskółeczka tutaj, którą on wypuścił, ona latała, latała, zbierała informacje, teraz mu przyleciała i użycza mu swojego spojrzenia, żeby on zrozumiał, prawda? Żeby zrozumiał, jak sytuacja wygląda. Więc jak będziecie wiedzieć, jak sytuacja, jak to zrozumiecie, jak wam się to wyświetli wewnętrznie, w umyśle, to już nie trzeba będzie wracać do przeszłości, żeby ciągle się z tym konfrontować. Więc tego wam też, kochane koziorożce, życzę. Czas na przepracowanie jakichś spraw. Może z jakimiś właśnie nieudanymi relacjami, może z jakimiś toksycznymi relacjami, ale jednocześnie wejście w nowe, dużo lepsze relacje, a przede wszystkim w bardzo dobrą relację samego z sobą, gdzie cenicie się, gdzie otwieracie się na najlepsze dla was i wszystkie te negatywne rzeczy odchodzą do przeszłości. Tego wam życzę. Niech miłość w waszym życiu zwycięża. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!